Organizacja Fame MMA i High League postanowiły wydać wspólne oświadczenie, w którym wyrażają sprzeciw wobec nieuczciwym praktykom stosowanym przez Federację Prime Show MMA. W komunikacie wskazano, że wspomniana organizacja wielokrotnie nawiązywała współpracę z zawodnikami, którzy posiadali ważne umowy z Fame lub High League. W umowach tych zawodnicy świadomie zobowiązywali się do zachowania zakazu konkurencji w określonym w umowie czasie. W związku z przypadkami łamania tychże zasad, zawodnicy, którzy dopuszczają się takich praktyk, otrzymają automatycznie dożywotnią dyskwalifikację z możliwości udziału w galach organizowanych przez Fame MMA oraz High League. Decyzja ma charakter solidarnościowy, to znaczy zawodnik, który złamie zakaz konkurencji względem High League, zostanie również zdyskwalifikowany z przyszłych startów Federacji Fame MMA. Na odpowiedź Prime MMA nie trzeba było długo czekać. W mediach społecznościowych pojawił się mocny komunikat, pod którym podpisali się Kasiusz Don Kasio Życiński oraz prezes zarządu Tomasz Bezrąk. W komunikacie podkreślono, że Prime MMA nigdy nie stosował nieuczciwych praktyk, a przedstawiony zarzut jest niczym nieuzasadniony i ma za zadanie zdyskredytować Prime oraz zastraszać zawodników. Co więcej, Prime MMA wskazuje, że w ostatnim czasie z przykrością obserwuje praktyki Fame MMA i High League w przedmiocie zawierania umów z jak największą ilością zawodników bez jakiegokolwiek pomysłu na ich zagospodarowanie. Takie działania mają na celu zawłaszczenie rynku zawodników i uniemożliwienie organizowania im wydarzeń sportowo-rozrywkowych. Prime MMA oświadczyło, że szanuje umowy, których jest stroną, a także umowy osób trzecich, w tym zakazy konkurencji, pod warunkiem, że ma o nich pełną wiedzę, a także nie noszą one znamion niesprawiedliwych i niewolniczych. Zobaczymy, co czas pokaże, jak dalej rozwinie się konflikt na linii Fame MMA High League kontra Prime MMA. Zapraszam do subskrypcji kanału, by na bieżąco oglądać kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć!